Czy uważasz, że świat jest sprawiedliwy? Że koniec końców dostajemy rzeczywiście to, na co zasłużyliśmy? Że człowiek, który postępuje dobrze, zostanie za to w jakiś sposób wynagrodzony, a człowiek, który postępuje źle, zostanie za to ukarany? To jest właśnie hipoteza sprawiedliwego świata, która w psychologii określana jest jednak jako błąd poznawczy. Psychologia mówi o tym, że myśląc o świecie jako o świecie sprawiedliwym, popełniamy właśnie błąd. I że to nie do końca jest tak, że ludzie zasługują na to, co ich w życiu spotkało, czyli że ludzie zasługują na szczęście, które spotkało ich w życiu, albo nieszczęście, które w życiu ich spotkało. Mamy na to również dowody naukowe, m.in. badanie dwójki badaczy z Uniwersytetu w Kentucky, dokładnie Melvina Lernera oraz Caroline Simmons, którzy w 1966 roku przeprowadzili badanie właśnie dotyczące hipotezy sprawiedliwego świata. W swoim badaniu pokazywali osobom badanym nagranie, w którym to osoba nagrana, współpracowniczka badaczy, rozwiązywała pewne trudne zagadki logiczne i raz po raz popełniała błędy. Nie jest to nic dziwnego, my rozwiązując te zagadki również zapewne popełnilibyśmy masę błędów. Były one o różnym poziomie trudności. W każdym razie w tym nagraniu widoczne było to, że kiedy pani popełnia błąd, to jest rażona prądem. To rażenie prądem jest dla niej bolesne, co najmniej nieprzyjemne, no i rzeczywiście nie powinniśmy razić jej prądem. No i mamy dwie informacje o świecie i dwie informacje o ludziach, o ludzkości. Pierwsza informacja jest pozytywna, to znaczy ludzie wyrażali się pozytywnie o tej pani, mówili, że jest im ich szkoda, że była rażona prądem. Natomiast druga informacja jest negatywna, bo jednocześnie usprawiedliwiali to rażenie prądem, mówiąc, że no w sumie to popełniała błędy, więc właściwie należy jej się jakaś kara, a jeżeli był pod ręką przyrząd do rażenia prądem, no to dlaczego akurat ta kara nie mogłaby wyglądać w taki sposób? I to jest przerażające, drodzy Państwo, i do tego właśnie potrafi prowadzić błąd poznawczy w postaci hipotezy sprawiedliwego świata, ponieważ badania pokazują, że podatność na wiarę w tak zwany sprawiedliwy świat, czy właśnie w ową hipotezę sprawiedliwego świata, niestety, ale mogą w jakimś stopniu pozbawiać nas empatii, pozbawiać nas zrozumienia drugiej osoby, no i od czasu do czasu współczucia wobec ludzi, którzy tego współczucia, tego zrozumienia i owej empatii potrzebują. No bo przecież jeżeli my zakładamy, że ofiary na przykład pobić, gwałtów czy gorszej sytuacji materialnej w jakiś sposób zasłużyły sobie na swój los, no to przestajemy im współczuć. Łatwiej jest nam przejść wtedy wobec nich obojętne. Dlatego, drodzy Państwo, to, że nam się wydaje, że świat może być sprawiedliwy i wtedy będzie lepszym miejscem, wbrew pozorom, może okazać się bardzo mylne. Psychologowie już o tym wiedzą. Pora, aby osoby zainteresowane psychologią również o tym wiedziały. Świat nie jest sprawiedliwy i w tym wydaniu całe szczęście. Dziękuję bardzo.